Hej! Asia! Kto to był przed chwilą? Nie mogę wam jeszcze powiedzieć, to moja tajemnica. Ja chciałem wiedzieć! Nie mogę wam jeszcze powiedzieć, zobaczycie dalej. A ty co tutaj w ogóle robisz, Kuba? Ja przyszedłem tutaj, bo chcę chodzić za Panem Jezusem, chcę się o Nim uczyć. I właśnie chcę być na szkółce, żeby się o Nim nauczyć. A to bardzo dobrze, że tu przyszedłeś, bo ja nawet dzisiaj mam taką pieśń. Chcę za Tobą iść. Zaśpiewajmy ją razem. Cześć! Tu Linda i... Tam. Chcemy wspólnie, razem z Wami, śpiewać pieśń dla... Pana Boga. Pana Boga. Pieśń nazywa się Chcę za Tobą iść. A czy Wy też chcecie? No to śpiewamy razem. Gotowi? Pragnę naśladować Cię, bo Ty, Jezu, kochasz mnie. Tobie ufam ręką swą, przez życie prowadź mnie. Chcę za Tobą iść, chcę za Tobą iść, chcę za Tobą iść, gdziekolwiek wiedziesz mnie. Małe oczka tracą ślad, małe nóżki wiodą świat, że bez siły, Jezu, wiesz, Ty mocny, więc nie strzeż. Chcę za Tobą iść, chcę za Tobą iść, chcę za Tobą iść, gdziekolwiek wiedziesz mnie. Choćby wróg mój straszny był, ślad Twej na mej drodze skrę, pragnę jednak służyć Ci bez trud po wszystkie dni. Chcę za Tobą iść, chcę za Tobą iść, gdziekolwiek wiedziesz mnie. Jeszcze raz! Chcę za Tobą iść, chcę za Tobą iść, gdziekolwiek za Tobą iść, gdziekolwiek Amen. Amen. Super. On tu znowu był. Kto to jest? No dobra, powiem ci. To jest mój kolega. To jest mój dobry kolega, który dawno temu był w pewnej szkole, do której przyszedł Elizeusz. I on nam opowie za chwilę, co tam się wydarzyło. A czy wiecie, dzieci, i wiesz, Kuba, że Pan Bóg pomaga nam nawet w tych najmniejszych rzeczach, najmniejszych sprawach? Chcę Tobie kogoś przedstawić. To nasz kolega Piko. Co u Ciebie słychać? Dawno Cię nie widziałem. Wszystko u Ciebie dobrze? Tak? U nas też jest wszystko dobrze. Piko, a czy czasem boli Ciebie noga, jak w coś, na coś ostrego nadepniesz? Boli Ciebie noga? Hej! Hej, zadaję Ci pytanie. Zobaczcie, to jest łapka Piko. I czasami tutaj w tą miękką poduszeczkę wbije mu się jakiś kolec. I go wtedy bardzo, bardzo boli taki kolec. I my, jak się opiekujemy Piko, to od razu byśmy taki kolec wyciągali, żeby mu nie było, żeby go nic nie bolało. I tak samo Pan Bóg, kiedy my sobie zrobimy jakąś małą krzywdę, zawsze chce nam pomóc, pomimo tego, że jesteśmy tacy malutcy. Bardzo Ci dziękujemy, że nam udzieliłeś krótkiego wywiadu, to było bardzo interesujące. I masz piękne te stópki swoje, piękne łapki. Ojejku, nie wyspałeś się. Ojojoj, ojojoj. A tymczasem Kaja pokaże nam, w jaki sposób zapamiętać tekst biblijny pamięciowy. Jedni, drugim, słuszcie w miłości. Galacjan 5:13. I co, Kuba, zapamiętałeś? Niestety jeszcze nie. To powtórzmy sobie go jeszcze raz. Ale teraz wszyscy mówicie, ty też, Kuba. Jedni, drugim, słuszcie
w miłości. Galacjan 5:13. Pomódlmy się. Pomódlmy się. Ojcze. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. I chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako? My odpuszczamy nasze winowajcą. I nie puść nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albo wiem. Twoje. Jest królestwo. I moc. I chwała. Na wieki wieków. Amen. Amen. O, już jesteście. Opowiem wam pewną historię, o której przypomniałem sobie dzisiaj, kiedy szykowałem drewno na opał tutaj. Byłem w drewutni, czyli tam, gdzie się trzyma drewno. I używałem mojej siekiery, właśnie takiej siekiery, żeby przygotować sobie drewno do kominka. I przypomniałem sobie jedną historię, która wydarzyła się, jak jeszcze chodziłem do szkoły proroków. I w tej szkole, proszę ja Ciebie, było tak ciasno, że nie mogliśmy się pomieścić. Ja już siedziałem przy samej ścianie i było bardzo dużo moich kolegów i chciało przyjść jeszcze więcej ludzi, ale się nie mogli już zmieścić. I wtedy przyszedł prorok Elizeusz i my się go zapytaliśmy: Elizeuszu, co my mamy zrobić? A Elizeusz powiedział: wybudujcie dodatkową część szkoły, żeby więcej osób mogło wejść do środka i się uczyć. I tak zrobiliśmy. Poszliśmy do domów. Ja poszedłem do mojego ojca, do mojego taty i pożyczyłem od niego specjalną siekierę do wycinania drzew. Ja wziąłem moją siekierę od mojego ojca, ale na przykład moi koledzy, niektórzy, no nie mieli w domu, proszę ciebie, siekier. Więc poszli do na przykład sąsiadów, albo do jakichś wujków, albo do kogoś innego znajomego i pożyczali od nich. I jeden z moich kolegów właśnie tak zrobił. I byliśmy nad rzeką i siekierą tam uderzaliśmy. No ta siekiera na przykład jest do rozłupywania. Ale są takie inne trochę. Ja tutaj nie mam jej, bo ja już nie to zdrowie, żeby używać takich siekier dużych do wycinania drzew. To już nie to zdrowie. Kiedyś to było zdrowie. Oj, kiedyś to było. I właśnie mój kolega nad rzeką Jordan wycinał drzewo. I musiał być naprawdę blisko tej rzeki, bo w pewnym momencie krzyknął: coś się stało. Wszyscy się tam odwróciliśmy. I okazało się, proszę ja Ciebie, że jego siekiera nie ma ostrza. Mówił: co się stało? A on na to, że to ostrze wpadło mu do rzeki i utonęło na dnie rzeki. A to był Jordan, no duża rzeka, no nie było możliwości znaleźć. A on tą siekierę pożyczył od kogoś. No i problem. Co zrobić? Nie wiem, nurkować? Czy może, nie wiem, jakoś łowić? Ale to była duża rzeka, tam mocno woda płynęła, no ludzie świata. Oj. Nie mieliśmy pomysłu, co z tym zrobić. Ale był z nami Elizeusz, prorok Elizeusz z nami był. I on przyszedł. I wiecie, co on zrobił? On wziął ten trzonek i wrzucił go też do tej rzeki. Tak, poszło. Myślę sobie,
Co on robi? Ludzie siada, szacunek mu się zgubi. No co to? Ludzie. I wiecie co? Proszę was. To ostrze wypłynęło z wody i płynęło na wodzie. I tak samo trzonek. I on mógł to wyciągnąć z wody i złożyć z powrotem i mógł używać. Ha! Ludzie! Ale my byliśmy zdziwieni. Ha, 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 ha. Ojej, a radości ile było. Ha. Ojej. Jak taka siekierka może pływać? Przecież ludzie świata, przecież to jest ciężkie, to jest metalowe. To idzie na dno. A ona pływała. No, cud. To był cud, który Pan Bóg zrobił przez Elizeusza dla mojego kolegi. I tak właśnie Pan Bóg pomaga nam w tych dużych rzeczach, ale też w tych małych, w naszych smutkach, jakichś niepowodzeniach. Tak jak pomógł mojemu koledze, tak może pomóc każdemu z was. Pamiętajcie o tym. A żeby pamiętać, to dobrze jest jeść orzechy. Najlepiej orzechy włoskie. Tak, ja mam tutaj sobie orzechy włoskie. I sobie tak biorę. Już nie te same plecy. Biorę tak. O, dobre. Będzie na pamięć. Orzechy włoskie. Historia, którą dzisiaj omawiamy, znajduje się w Piśmie Świętym, a dokładniej w Starym Testamencie, w drugiej Księdze Królewskiej i tam w 6 rozdziale. Dzisiaj przeczytamy sobie wersety od 1 do 7. Posłuchajcie. Pewnego razu rzekli uczniowie proroccy do Elizeusza: to miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł: idźcie. A jeden z nich rzekł: racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział: owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał: ach, mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży: gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. Potem rzekł: podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Wspaniała historia. Niby taka drobna rzecz, a zobaczcie, jak Bóg troszczy się o nas, nawet w tych najdrobniejszych rzeczach, kiedy coś zgubimy, kiedy coś stracimy. No to teraz w takim razie mam dla was pytania. Uwaga, uwaga. Pierwsze pytanie. Jaki był problem? Uczeń stracił skarpetę, czy może trzonek siekiery, a może bębenek? Jak myślicie? Oczywiście, że trzonek siekiery. No dobra, to teraz będzie drugie jeszcze pytanie. Powiedzcie mi, Jezus troszczy się, Pan Bóg troszczy się o nasze problemy. Te małe, duże, czy wszystkie? Wszystkie. Macie rację. Hej, do naszej placy plastycznej będą potrzebne patyczki z kartonu, ołówek, kartka kolorowa, nożyczki, klej, może być jaki chcecie, pędzelki do kleju i gumka do gumowania, jakby wam się coś nie udało. Dobra, zaczynamy. W piętej na półkartce trzeba narysować taki oto szlablon naszego ostrza. Najpierw trzeba wyciąć nasz szablon. Ja już zacząłem.
odetnę sobie niepotrzebną część. Teraz w drugą stronę wycinamy nasz szablon. Mi akurat się trochę nie udało, ale może Wam się uda. Ja zrobię takie ostrze siekiery, jak prawdziwa. A tymczasem Wy możecie zrobić tak, jak sobie narysowaliście. Kiedy już nasze dwie siekierki są gotowe, teraz będziemy smarować klejem brzegi, ale nie te 2 centymetry. Dobra, zaczynamy. Bierzemy klej na nasz pędzelek i odtąd smarujemy klejem. Możecie zawsze sobie dobrać. Ja już przy ostrzu głównym siekiery pomalowałem. Już? Już. Tutaj też trzeba posmarować, ale na dole nie wolno. Dobra, klejenie. Jeszcze tutaj. Dobrze? Ja to zrobię jeszcze tu. I gotowe. Klejenie. A teraz bierzemy drugą naszą siekierę i przeklejamy klejem do właściwego pierwszego. A potem, jak wyschnie klej, przyklejemy nasz patyczek i bawimy się. Kubuś, jak wyglądała praca młodych uczniów szkoły prorockiej? Tak wyglądała, jak rąbali drzewo. Pokaż mocno. Nie! Nie! O, widzicie? Nasza siekiera też jest odpowiednio popsuta, żeby można zrobić dobre przedstawienie. A czy pamiętacie, jakie jest motto dzisiejszej historii? Możemy pomagać innym, nawet... Nawet w małych rzeczach. Tak jest. Jedni drugim służcie w miłości. Galacjan 5:13. Cześć, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Adam, ze mną jest Ewelina, Agnieszka, Rafał, Kamil oraz Radek. Ja, jak widzicie, grałem na gitarze. To jest fajny instrument, który ma 6 strun. Rafał gra na ukulele. To jest instrument, który ma 4 struny i jest dużo mniejszy od mojego. Kamil gra na tym samym co ja, a Radek gra na melodice. Tak, to jest taki śmieszny instrument też. No dobrze, zaczynamy. Do zobaczenia! Do zobaczenia!
Ten materiał został przygotowany przez rodziców i wolontariuszy z grupy facebookowej Skarbnica na podstawie Pisma Świętego oraz podręczników Gracelink. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za zaangażowanie, za pomoc, a jeżeli Wy możecie wesprzeć nasze działanie i przede wszystkim korektę i skład tych podręczników Gracelink, bardzo prosimy Was o pomoc. W opisie poniżej filmiku możecie znaleźć link do zrzutki. Dziękujemy, do zobaczenia!